Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować. Na bank kojarzycie serial Czterej Pancerni i Pies, no ale jeśli jakimś cudem nie, to profilaktycznie przypomnę, że pokazywał on nie tylko losy sympatycznej załogi czołgu Rudy, ale również miał Polakom pokazać, że wyzwolenie niesione przez Armię Czerwoną było w zasadzie całkiem w porządku. Otóż nie, bo z niemieckiego deszczu wpadliśmy pod radziecką rynnę. O tym, jak naprawdę wyglądało wyzwolenie przyniesione nam przez Armię Czerwoną, dowiecie się już teraz w Historii bez cenzury. Teoretycznie wojna w naszym kraju skończyła się w okolicach 10 maja 1945 roku, kiedy to spod niemieckiej okupacji wyzwolono Hel, ale wcześniej niemal przez rok Armia Czerwona szła przez nasz kraj na zachód. Jak ci żołnierze byli witani? To jest w sumie bardzo dobry przykład na to, że historia nie jest czarno-biała, bo reakcje były bardzo różne. Musimy pamiętać, że ludzie w Polsce przez 5 lat byli pod potworną niemiecką okupacją, więc nie ma się co dziwić, że zwykli mieszkańcy, którzy jeszcze nie wiedzieli, co czerwoni im przyniosą, w zasadzie traktowali ich jak prawdziwych wyzwolicieli. Zdarzały się sytuacje, że dziewczyny rzucały się żołnierzom na szyję, dziękując za wyzwolenie, a starsi ludzie przyjmowali ich u siebie w domach i traktowali często jak własne dzieci. W sumie, pomijając fakt, że ludzie po latach strasznej niemieckiej okupacji wychodzili z założenia, że no teraz to już chyba może być tylko lepiej, to był jeszcze jeden powód, dla którego mówiono o Armii Czerwonej nie aż tak źle, przynajmniej na samym początku, bo na jej przedzie szły względnie dobre jednostki, wykarmione, dobrze uzbrojone i w miarę kulturalne, ale to była tylko mała fala cholernego czerwonego tsunami, które dopiero się do nas zbliżało. Bo po względnie sympatycznej pierwszej fali szły zwierzęta z drugiego rzutu, które gwałciły i rabowały zajmowane tereny, i na tych bandytach dziś głównie się skupimy. Warto sobie jednak zaznaczyć, że na końcu Armii Czerwonej zawsze szły ekipy z NKWD, które miały za zadanie motywować swoich żołnierzy, którzy trochę ociągali się w marszu na Berlin, albo ludzi, którzy nie byli jeszcze przekonani do nowej ideologii. I owszem, przez motywowanie mam na myśli mordowanie. Powstawały też nowe służby, milicja i UB. Radość z wyzwolenia minęła bardzo szybko. Ludzie zaczęli bać się o swoje zdrowie i życie, bo zaczęły się aresztowania, ludzie zaczęli gdzieś znikać, ale zanim opowiemy sobie o takich zwykłych ludziach i o ich cierpieniach, to warto sobie też wspomnieć o odgórnie zaplanowanym procederze okradania naszego kraju podczas tego tak zwanego wyzwolenia. Hasło było proste. Przemysł był na usługach III Rzeszy, więc trzeba go przejąć. To też na rozkaz Stalina konfiskowano ciężki sprzęt, szyny, kable i wywożono to wszystko do Rosji. Michał, podaj mi piłę! Upierdolę kabelki! Ale się obłowimy! Czujesz ten zapach? Tak pachnie 100 złotych. Oczywiście Ruscy kradli też na swoje prywatne potrzeby. Najpopularniejszą chyba pamiątką wywożoną z Polski przez Sowietów były zegarki. 2 zegarki u jednego typa widać nawet na jednym ze zdjęć ze zdobywania Berlina. Dawaj zegarek to były praktycznie pierwsze słowa, jakie bardzo często słyszało się od czerwonoarmistów. A to był dopiero początek. Pewien kaszub opowiadał, że kiedy czerwonoarmiści pojawili się u niego w domu, to początkowo nawet się ucieszył, ale bardzo szybko zmienił zdanie, kiedy Rosjanie wyprowadzili z jego stajni klacz i źrebaka, a później zapytali go o godzinę i już mieli jego zegarek, a także ślubną obrączkę kaszuba. Nie minęło wiele czasu, a został z synem w samych skarpetkach, bo wszystko inne Sowieci im zabrali. No ale dobra, jak się straciło zegarek, to mimo wszystko, chociaż trochę szkoda, bo pewnie drogi, można było bez niego żyć. Natomiast to dopiero początek okrucieństw Sowietów, bo ci w myśl zasady, że wojna żywi się sama, konfiskowali Polakom jedzenie i inwentarz i kompletnie nie obchodziło ich, jak ludzie będą sobie radzić, jak im się wszystko zabierze. Potrafili wziąć zwierzęta z całej wsi, a jak ktoś nie chciał im oddać wszystkiego, co miał? Za oddanie zbyt małej ilości jedzenia można było umrzeć. Generalnie zabicie cywila na wojnie to straszne łajdactwo, ale jakby to nie zabrzmiało, można to zrobić mniej lub bardziej bestialsko, a Sowieci byli potwornymi sadystami. Na przykład jedną z rodzin, która według czerwonoarmistów oddała za mało ryb, zabito w ten sposób, że rodzicom rozpruto brzuchy, a synowi odcięto ręce. Przed czerwoną zarazą mogłaby Polaków bronić na przykład milicja, ale często trafiali tam ludzie niedoświadczeni, niewykształceni albo co gorsza kryminaliści. Chociaż nie zawsze, bo zdarzało się i tak, że w szeregi MO wstępowali byli akowcy, a ci się z ruskimi nie pieprzyli. No, bo z nimi to trzeba krótko. Raz na przykład w pewnym gospodarstwie nasi byli akowcy służący w milicji zauważyli czerwonoarmistów korzystających z gościnności na swój radziecki sposób. Dwóch kradło, a jeden gwałcił dziewczynę. Nasi długo się nie zastanawiali, zastrzelili gwałciciela i takich sytuacji było więcej, aż w końcu pewien wściekły radziecki komendant miał powiedzieć: jak wy, Polaczki, się nie przestaniecie mieszać do nas i naszych ludzi zatrzymywać, to my się zorganizujemy i rozbroimy was i wystrzelamy jak psów. Tacy to byli sojusznicy. Czy inni się wystraszyli? Na szczęście nie wszyscy, bo na przykład innym razem, kiedy pijani sowieccy żołnierze w sklepie stwierdzili, że nie zapłacą za produkty, a zamiast tego zaczęli strzelaninę, w której zginął polski kapral i sokista, reakcja była błyskawiczna. Jeszcze w trakcie eskortowania Sowietów na posterunek 2 zastrzelono na ulicy, a po przesłuchaniu 3 kolejnych też zabrano w ustronne miejsce i zastrzelono. Krasnoarmijcy, czyli czerwonoarmiści, byli nawaleni praktycznie non-stop i w sumie nie wiadomo, kiedy byli gorsi. Czy pijani, czy w momencie, kiedy alkohol właśnie im się skończył, bo wtedy watachami chodzili po polskich miastach i szukali wódki, robiąc burdel, a kiedy milicjanci zwracali im uwagę, to ci pyskowali, machając bronią, że przecież przelali za Polskę krew, więc mogą tu sobie robić, co chcą. Kradzieże Armii Czerwonej nie omijały również tych, którzy, wydawałoby się, przeżyli już w życiu wszystko, co najgorsze. Byłych więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych, którzy na różne sposoby wracali z nich do domów. Ich pociągi również były rabowane i zabierano im wszystko, co mieli, chociaż, jak można się domyślać, byli więźniowie obozów koncentracyjnych, nie mieli za wiele, a to, co mieli, było im niezbędne. Ale Sowietów to nie obchodziło. Bo w komunizmie wszystko jest wspólne. Zdecydowanie większe ślady niż kradzież na psychice Polaków, a w zasadzie Polek, wywarły gwałty. I tak, ja wiem, że przemoc seksualna i wojna idą ze sobą w parze od setek lat, ale to, co robili Rosjanie, przechodzi ludzkie pojęcie. Przykład na waszą odpowiedzialność, ale bardzo proszę. Kobiety, matki i ich córki leżą z lewej i prawej wzdłuż drogi, a przed każdą z nich stoi hałaśliwa gromada mężczyzn ze spuszczonymi spodniami. Kobiety, które krwawiły albo traciły przytomność, odciągano na bok, a żołnierze strzelali do tych, które próbowały ratować swoje dzieci. Zszokowani? A to nie koniec. Znaleziono zamordowaną staruszkę. Miała podartą suknię i słuchawkę telefoniczną między kościstymi udami. Najwyraźniej próbowali jej wcisnąć ją do pochwy. Nie da się ustalić, ile Polek padło ofiarą czerwonych, którzy traktowali je jak nagrodę za wyzwolenie, którą odbierali sobie sami, oczywiście bezkarnie. Mało tego, ich oficerowie starali się dopilnować, żeby każdy żołnierz miał udział w zbrodni, żeby w razie czego nikt nie zaczął sypać. Chociaż trzeba przyznać, że zdarzały się nieliczne wyjątki, kiedy to oficerowie pakowali za gwałt swoim podwładnym kulę w łeb. Warto też wspomnieć o tym, jak Sowieci pięknie podziękowali naszym za walkę z Niemcami. W 1945 roku zdradziecko aresztowano przywódców polskiego podziemia i przewieziono do Moskwy, gdzie przeprowadzono proces pokazowy, którego nasi nie mieli prawa wygrać, chociaż nie wiadomo, może w ogóle na samym początku nie chciano się nawet bawić w odstawianie takiej szopki. Być może Stalin stwierdził, że samolot przewożący oskarżonych w ogóle nie dotrze do celu, bo lot odbywał się w tragicznych warunkach pogodowych. Kolejne lotniska odmawiały przyjęcia samolotu. Zaczęło brakować paliwa, w końcu wylądowano w polu na śniegu 300 km od Moskwy, do której przewieziono Polaków. Wśród aresztowanych znaleźli się Jan Stanisław Jankowski, wicepremier i delegat rządu na kraj, i generał Leopold Okulicki. Poza nimi oskarżono jeszcze 14 osób. Tak zwany proces 16 był rejestrowany przez kamery kronik filmowych i transmitowany przez radio. A wszystko po to, żeby jak najwięcej osób dowiedziało się, że nasi bohaterowie kolaborowali z Niemcami. Tak brzmiało szyte jak zwykle grubymi nićmi radzieckie oskarżenie. Testie pan! O co dziś oskarżymy Polaków? A wszystko jedno. I tak zwycięzcy piszą historię. Skazano 12 osób, 3 uniewinniono, a jedną skazano później, w innym procesie. Najwyższy wyrok dostał Okulicki, ale nawet nie miał szans, żeby go odsiedzieć, bo zmarł po 1,5 roku w więzieniu. Najprawdopodobniej zamordowany. Ktoś powie, no dobra, faktycznie ta sowiecka okupacja była straszna, ale przynajmniej zniknęły obozy koncentracyjne, nie? No kurczę, nie do końca, bo w zasadzie tylko zmieniły właścicieli. Momentalnie po zajęciu byłych niemieckich obozów koncentracyjnych zainstalowało się tam NKWD i stworzyło swoją sieć obozów. Szybciutko na lubelskim Majdanku czy w Oświęcimiu znów pojawili się strażnicy. Płoty nadal były zrobione z drutów kolczastych, tylko jakimś cudem podobno warunki były jeszcze gorsze niż za Niemca, a to naprawdę ciężko sobie wyobrazić. Część więźniów tych sowieckich obozów była mordowana starym NKWD-owskim sposobem, strzałem w tył głowy, a inni byli wywożeni na Sybir albo w inne miejsca, w których wcale łatwiej nie było. Na przykład pod Rzeszowem zamiast baraków wykopano więźniom doły 4 na 6 metrów, w których mieli mieszkać po około 20 osób. Zimą było pełno błota, a latem duchota i pył, jednak na wiele osób i tak czekał wyrok śmierci. Na przykład w Turzy zamordowano 300 osób, które wcześniej same musiały wykopać sobie groby. Wiemy to z relacji świadków, którzy widzieli, jak eskortowane osoby niosły ze sobą do lasu łopaty. Bywało też i tak, że więźniowie byli nie rozstrzeliwani, a zarzynani jak zwierzęta przez podcięcie gardła, bo jak wspominał pewien radziecki oficer, jeden nabój kosztuje 5 kopiejek, a towarzysz Stalin kazał oszczędzać amunicję. To nadal nie koniec, bo mam dla was dość niewesołą statystykę. Wyzwolenie Polski przyniosło straty nie tylko w ludziach, ale również materialne, bo straty naszego narodowego majątku szacuje się na jakieś 54 miliardy dzisiejszych dolarów. A do tego jeszcze to niesamowite cierpienie dziesiątek tysięcy osób. A przy tym wszystkim warto pamiętać, że to był dopiero początek. Bo w pakiecie z tak zwanym wyzwoleniem dostaliśmy jeszcze potworny ustrój, którego skutki w umysłach Polaków możemy znaleźć jeszcze po dziś dzień. I pewnie znajdą się osoby wychowane w PRL-u, które stwierdzą, nie, no ta Armia Czerwona była w sumie spoko. Nie, nie była zdecydowanie. I mam nadzieję, że po dzisiejszym odcinku również się ze mną zgodzicie. A jeżeli chcecie się dowiedzieć jeszcze więcej o tym, jak wyglądało to potworne wyzwolenie, to koniecznie sięgnijcie po książkę Dariusza Kalińskiego „Czerwona zaraza. Jak naprawdę wyglądało wyzwolenie Polski”. Polecamy wam ją serdecznie. Chcesz wreszcie coś zapamiętać z historii? Daj nam suba! Wpisz swój adres e-mail. Potwierdź subskrypcję, a my damy ci znać o nowych odcinkach.